Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich. No i zajmiemy się teraz troszkę łaską i w drugim nagraniu Duchem Świętym, bo naprawdę jakby to tak połączyć, to by wyszło sporo czasu. Pan Rafał tutaj napisał, że łaska działa w nas niezależnie, że święty Paweł nie współpracował z łaską, że człowiek nie musi współpracować z łaską. Panie Rafale, takie rzeczy no, może napisać i wymyślić tylko ćpun, po prostu napruty ćpun, który nieustannie ćpa. I nie chodzi tutaj o ćpanie, jakieś ściąganie krysek fizycznie takich, tylko po prostu to jest zaćpany, zasztachany szatańskim swądem piekielnym i siarką. Tak, bo jak człowiek pracuje w jakichś tam klejach, prawda, gdzie jest silne działanie jakichś tam związków chemicznych, no to człowiekowi może troszkę pójść na głowę. Znamy też, że niektórzy się tam lubią sztachnąć butaprenem, prawda, i tak dalej. No to protestantyzm to jest nic innego jak właśnie wynikiem takich halucynacji po porządnym zasztachaniu się piekielnym swądem i czadem. I takie coś tutaj nam pan Rafał serwuje jako zaczadzony tym czadem. Szybki strzał. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem. Więc już święty Paweł przypisuje łasce Bożej to, że się stał tym, kim się stał. Nie on sam, prawda? A dana mi łaska jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Teraz, czyli święty Paweł o czym mówi? Że pracował. Czy zwala wszystko na łaskę, która działała niezależnie? Nie, on pracował. I w tej swojej pracy, w tym swoim stawaniu się tym, kim jest, mówi nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Końcówka, panie Rafale, powinna panu wyjaśnić wszystko, tylko nie wiem, czy pan tego będzie chciał dostrzec. Łaska Boża ze mną. Czyli łaska Boża była ze świętym Pawłem, a święty Paweł był z łaską Bożą i dlatego stał się tym, kim jest i pracował, prawda? Więc święty Paweł włożył w to swój wysiłek. Poza tym kluczowe spostrzeżenie tutaj, taki strzał, może ten pana otępiały i zaszadzony umysł przejrzy tutaj troszkę na oczy. Jak zadam panu pytanie, jeżeli pan zakłada, że łaska Boża działa w nas niezależnie, nie musimy z nią współpracować, to dlaczego święty Paweł pisze, że łaska jego nie okazała się daremna? W jaki sposób ta łaska może być daremna? Łaska Boża, jeżeli działa niezależnie ode mnie, to jak ona może być, jaka jest możliwość, że ona może być daremna? To co, Bóg daje nam łaskę, która jest niewydolna, żeby nam pomóc? Widzisz to pan, panie zaczadzony? Jak może być daremna? Jeżeli święty Paweł wierzy w tą pseudoteologię łaski, czyli w te zaczadzone wymioty, które pan głosi, to jak może brać pod uwagę, że łaska może być daremna? To co, Bóg by nam dawał coś, co by miało nas niezależnie od nas uświęcać i zbawiać, a co by mogło być daremne, tak? Czyli raz zadziała, raz daremne, raz zadziała, tak? No to no właśnie naprawdę ktoś zaćpany szatańskim swądem może takie rzeczy pisać i nie dostrzegać tego, co święty Paweł pisze. Oczywiście ta daremność nie jest efektem tego, że Bóg daje nam trefną łaskę, bo łaska zawsze jest łaską, jest ona zbawczą, uświęcającą łaską. Daremność łaski jest naszym brakiem odpowiedzi. Właśnie dlatego nie okazała się łaska w świętym Pawle daremna, bo pracował z nią. Jeśli nie podejmujemy współpracy z łaską, to ona, mimo to, że ma moc zbawczą, uświęcającą, bo jest boskim darem, jeżeli rozumem i wolą nie przyjmiemy i wolą nie pójdziemy za nim rozumnie,
to ona jest daremna. Ona nic bez mojego zaangażowania się nie zrobi. Ona po prostu będzie, ale daremna, bezowocna. Nie dlatego, że jest bezowocna, że jest trefna, tylko dlatego, że ja z niej nie korzystam. Ona zaczyna właśnie być korzystna, kiedy ja z niej korzystam. Nie okazała się daremna. Jeżeli faktycznie prawdą by było to, co Pan pisze i Święty Paweł miałby ją znać, to pisanie, że łaska może być daremna, byłaby bluźnierstwem przeciwko Bogu, bo zakładałaby, że Bóg daje nam jakąś trefną łaskę. Kolejny fragment, który nam tutaj troszkę pozwoli zrozumieć, że łaska jednak zależy od nas i my od niej, to jest List do Hebrajczyków, prawda? W liście do Hebrajczyków w rozdziale 12 przeczytamy sobie takie oto zdanie. Rozdział 12, wiersz 15. Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania. Panie Rafale, jeżeli łaska Boża działa w nas niezależnie, to jak mam baczyć, to dlaczego mam baczyć, żeby się jej nie pozbyć? Jeżeli ona działa we mnie niezależnie, to czy ja będę baczył, czy nie będę baczył, to ona powinna we mnie działać, tak? No bo to zakłada pańska teza, że działa niezależnie, ja nie muszę z nią współpracować, tak? Więc jeżeli działa niezależnie ode mnie, to dlaczego mam baczyć na tą łaskę, żeby się jej nie pozbyć? Otóż widzi pan, panie Rafale, jest tutaj relacja między człowiekiem a łaską, łaską a człowiekiem. Ja decyduję, czy chcę tą łaskę i ja decyduję, czy się jej pozbędę. Albo po prostu no, stracę ją właśnie, tu autor przestrzega przed tym korzeniem, prawda, który rośnie w górę. Ja mogę wybrać ten korzeń, który rośnie w górę i pójść za nim, pozostawiając łaskę. Tak, czyli łaskę będę miał, ale ja po prostu odstawię, ja odstawię łaskę i pójdę za tym korzeniem w górę. I przed tym przestrzega autor. Baczcie, aby się nikt nie pozbawił. Więc jeżeli można się pozbawić tej łaski, i ja mam uważać na to, żebym się nie pozbawił, to znaczy, że istnieje ścisły, nierozerwalny związek między moim rozumem, wolą i łaską. I kiedy te trzy się spotkają, kiedy rozum i wola pójdą za łaską, wtedy człowiek właśnie się uświęca i wtedy rośnie. Wtedy ta łaska jest owocna, a nie jest darmowa. Prawda? Więc widzisz pan, panie Rafale, no troszkęż pan przegieł z tą teologią łaski, znaczy z tą półteologia. Teologia za poważne słowo do takich pierdów. No trochę żeś pan przegieł. Bo ewidentnie tu widać, że jest relacja. Jeżeli pan dalej mówi, że nie ma relacji, to proszę mi powiedzieć, jak się pan może pozbyć łaski? Dlaczego ma pan uważać? Efezjan 2:8, łaską, bowiem jesteście zbawieni. I już pierdy słodkie, że już na zawsze. Święty autor do Hebrajczyków pisze, baczcie, by się jej nie pozbawić. Na czym to baczenie, panie Rafale, u pana polega? Jak pan baczy? I w ogóle, jeżeli to nie zależy od pana, to jak może się pan pozbyć czegoś, co nie zależy od pana? No, jak może być darmowa łaska? Znaczy nie darmowa, daremna łaska. Jak może się okazać daremna? W jaki sposób, skoro działa niezależnie? To na tyle. Teraz przechodzimy sobie do fałszu katolickiego i troszkę o Duchu Świętym. Pozdrawiam.